Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Suchy i tak sobie pomyślałem, cholera, prowadzę ten kanał na YouTubie i mam dopiero 13 rangę w rozgrywkach rankingowych. Ze względu na to, że przez rozgrywki rankingowe nie grałem w ogóle w tym sezonie. I chyba pora to naprawić. Ale sobie pomyślałem, pora to naprawić, ale w taki suchy sposób. I nie będziemy grali taliami, które są ten moment najlepsze. Będziemy grali taliami, które lubię, które są ciekawe. Jeżeli byście chcieli jakąś talią, żebym zagrał w rozgrywkach rankingowych w tym sezonie, piszcie. Jestem otwarty na wszelakie pomysły, ale pod jednym warunkiem. Nie są to talie, które są najlepsze. I tutaj pojawia się mój kolejny taki pomysł. Co o tym sądzicie, też możecie pisać. Jeżeli będę grał pierwszy raz jakąś talią, będę tworzył ją, że tak powiem, na wizji, żeby przedstawić mój tok myślenia. I talią, o której chciałem zacząć, to jest talia jedna z moich ulubionych talii. Jest talia Krwawego Barona. I zaczniemy chyba od złotych kart, bo w sumie wiadomo, jakie złote karty. Oczywiście, jak to jest talia Krwawego Barona, to musimy wrzucić Krwawego Barona. Oczywiście, jeżeli to jest talia Henseta, to oczywiście musimy wrzucić Natalisa i oczywiście musimy wrzucić Shani. Pytanie jest tylko a propos czwartej karty. Bo są trzech poważnych kandydatów. Jest to Triss Telekineza, jest to Sirocco Skorath i jest to Dekret Królewski. No bo jak gramy Krwawego Barona, to chcielibyśmy mieć tego Krwawego Barona, a Dekret Królewski pomaga nam to osiągnąć. I spróbuję wszystkie trzy wersje, mi się wydaje, jednakże chyba na początek wrzucę Dekret Królewski. Swoją drogą, wiem co to jest Korath. Korath to jest ta pustynia wielka w Wiedźmilandzie, na której Ciri była po zamieszkach na wyspie Tanet. Ale co to do cholery jest Sirocco? Mam w komentarzach wśród widzów wielu znawców, jeżeli ktoś wie co to jest Sirocco, piszcie w komentarzach, bo nie mam bladego pojęcia. Okej, przechodzimy do kart srebrnych. Albo najpierw brązowych. Przejdźmy najpierw do kart brązowych. Jeżeli to jest Hensel, to oczywiście potrzebujemy 3 kołowroty. To bez żadnego pytania. Oczywiście potrzebujemy 3 AI-ów, bo musimy pozwolić Henseltowi robić rzeczy Henseltowe. Jak gramy Krwawym Baronem, to oczywiście potrzebujemy 3 tarany. A jak tarany, to też mistrz oblężniczeń. Tylko teraz pojawia się pytania, które ostatnią kartę brązową, jaką musimy wrzucić. Jakbyśmy grali pożogą, byśmy rzucali balistę, jednakże pożogą nie będziemy grali, bo gramy Krwawym Baronem, więc to nie ma sensu. Najlepsi kandydaci to są trebusze i wzmocnione balisty. I się między tymi dwoma kartami zastanawiam. Jednakże chyba bardziej... Chyba pójdziemy w balisty. A bardziej są w stanie rzetelnie wszystko zabijać. Jeżeli to jest Henselt, no to oczywiście potrzebujemy Talara. Musimy pozwolić Henseltowi robić Henseltowe rzeczy. Oczywiście potrzebujemy Ronvida, no bo gramy maszynami. Wrzucimy również posiłki do Jana Natalisa. Podwójny krzyż Azura, żeby wyciągnąć Rundwida albo Talara. I teraz pojawia się pytanie. Jeżeli nie zużyjemy Henselta w pierwszej rundzie, to bardzo dobrą kartą jest Nanekę. I chyba Nanekę właśnie użyjemy. A jaką ostatnią kartę srebrną? Szczerze powiedziawszy, kusi mnie, żeby zagrać albo Mandragorę, albo Zaklęcie Kompresji. Chociaż chyba póki co zagramy Białe Zimno. Pogoda jest dobra w ten sposób dla Krwawego Barona. Nasza talia wygląda póki co w ten sposób. Nazwiemy ją Krwawy Baron 1, albo Baron 1. Nie chce mi się pisać tyle. I zobaczymy, jak się sprawuje. Jako że jesteśmy na 13 randze, więc zakładam, że będzie całkiem ok. Widzimy się w pojedynku. Obniżyłem trochę detale, bo jak się okazuje, grałem w rozdzielczości 2K i to mógł być powód, dla którego czasem przymuliło. Nie wiem, dlaczego mi się automatycznie ustawiłem na 2K, na pewno tak nie ustawiałem ręcznie.
Mam nadzieję, że jak teraz gramy w Full HD, że nie będzie przycinek, że dźwięk nie będzie się rozjeżdżał z wizją. W końcu raz, być może raz. Ale oczywiście nie ma odpowiedniego przeciwnika. O, znaleźliśmy odpowiedniego przeciwnika. Na tym poziomie ludzie lubią grać różnymi dziwnymi rzeczami. Niczego, co ludzkie. Różnymi śmiesznymi rzeczami. Do ataku! O, jesteśmy 30 poziomów wyżej niż nasz przeciwnik. Byśmy chcieli wykopać na pewno jazdę burą chorągwi. Na pewno balistę. Ha. Pod... Teraz pod krzyżem Alzura jest balista. Jak sądzę, że możemy wykopać Ronwida, żeby mieć pod krzyżem Azura. I mamy ten metalista, świetnie. Mamy wszystkie nasze karty. I mamy czerwony pieniążek, też świetny. I zagrywamy oczywiście Talara na początku. Nie zapomnieli i o mnie, jak miło. Balista to i tak nie jest cel naszego Hanselta, więc możemy ją wziąć. Rodwida mimo wszystko chciałby mieć pod ten krzyżem Azura. On może nie wiedzieć, że mam AAE. A teraz się dowie. Okej, okay, krzyż Azura nam tego nie wygrywa. Sądzę, że może nam to wygrać Natalis. Powinien nam to wygrać Natalis. Temeria nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. 6. Czyli potrzebujemy 8 punktów. Potrzebujemy 8 punktów, ale on się jeszcze wzmacni o 2, czyli potrzebujemy 10 punktów. Czyli Ronwid będzie wystarczająca. Dla najpiękniejszej panny 100 rycerskich pojedynków stoczę. O, jeden punkt. Tyle, ile się powinno wygrywać. Więcej nie trzeba. Okej, okay, jesteśmy na równych kartach. Mamy cały czas Hanselta. On gra bardzo dużą talią, więc sądzę, że możemy grać przeciwko jakiemuś bardzo początkującemu graczowi. Ha, tylko jaki jest to jest najbardziej... Nasze najbardziej zagranie. Najlepsze. Zajrzane nie jest świetne. Nie mamy żadnego takiego proaktywnego zagrania, więc chyba zagramy balistę po prostu. Albo zagramy kołowrót i zobaczymy, co wyjdzie. Okej, okay, wierzę. Nie potrzebujemy punktów, bo nie gramy na punkty, ale... Nie mieliśmy zbytnio dużo proaktywnych akcji. Jeszcze była opcja, żeby na przykład rzucić na nekę, bo okazuje się, że nie będzie potrzebna. Będziemy grali tą rundę długo i namiętnie. A śmiało możemy sobie zagrać tarana. To jest nasz cel dla naszego Hanselta. Będziemy tylko dwie karty wyciągać Hanseltem, ale wydaje mi się, że więcej nie będziemy potrzebować. Pozycja w rankingu 74 tysiące. Jak na youtubera z prowadzącego gwinta przystało. Nie wiem, odkąd wyszła arena w... Odkąd wyszła arena w rozgrywki rankingowe, praktycznie w ogóle nie grałem. Stąd właśnie to miejsce. No co, sobie śmiało jedziemy. Jestem oficerem i dżentelmenem. Zabijamy kolejne jednostki. Czy kozaj nawet białego zimna nie potrzebujemy. Szkoda, że nie idzie podejrzeć, ile nasz krowy baron ma. Ale że zabiliśmy dwie jednostki, więc ma 11 punktów. No póki co to jest marnie, ale... Sądzę, że teraz zagramy białe zimno. Nasza szanie już w stanie jest nam wyciągnąć coś. Coś to jest wieża obrzeżnicza. Ludziom nie można ufać. No, tak to się gra na takich rangach, nie? Grałem przeciwko ludziom, którzy tak chyba serio tak średnio potrafią grać. Nie chcę obrażać, nie? Ale
Aż on to stworzył z runy, może nic lepszego po prostu nie miałby. Zagrałbym w gwinta. Hi ho, hi ho. Nie jestem w stanie tego zabić, ale jakoś specjalnie mi to nie przeszkadza. Znaczy w sumie to chyba byłbym w stanie. Hanseltem. A nie wiem póki co. Póki co chcę hanseltować. Nie potrzebuję tego robić. Widziałam już ten moment. Podwójny krzyż Azura daje nam wzmocnioną balistę. Jest to okej. Nie jest to jakieś mistrzowskie, ale jest okej. Ciaran i tak zginie, więc nie ma sensu go atakować. Więc ewentualnie szykujemy cele dla naszej dla naszego tarana. Chcesz mnie połaskotać? Sara. To ciekawe. Okej, okay. Teraz chyba przyjdzie czas na Hanselta. Tak, Duan. Nigdy nie gram wokół tej karty. Już mi niejednokrotnie uwaga została zwrócona. Wiem, ale... Chcesz pokoju? To o niego walcz. Okej, okay, nie potrzebujemy, żeby zadawało 5 obrażeń. Zadamy 3 obrażenia, się wzmocnia 2, czyli do 6, czyli nie ma sensu. Zresztą my nie potrzebujemy, ale... Sądzę, że teraz możemy sobie pozwolić, żeby spasować... A, przeciwnik podał grę. Ale jakaś to była dosyć krótka gra. Lecimy raz do kolejnej. Okej, okay, przyjdzie nam się mierzyć z... Dla zdrajców jest tylko jedna kara. Chcesz pokoju? Aż się oplułem, Emyra. To nie wiedziałem, Emyra. 26 kart. Czyżbyśmy napotkali na mil? Raczej wątpię, ale... Kto wie w tych dzisiejszych czasach? Mamy krzyż Azura, więc kopiemy Ronwida. Mamy dekret królewski, więc kopiemy... Talisa. Chyba musimy skończyć nasze kopanie. Nasza tura. A nie, 16 to się zaczęło. Ma jedną kartę więcej, czyli gra pewnie Cilinową. Zaczniemy od tego. Jeżeli zaraz zagra 8 punktów albo więcej, to nasi AI wyjdą. A jeżeli nie, to bierzemy to na Talisem. Proste. Easy. Easy. Easy clap. Czarne chmury zebrały się nad Temerią. I Ronwidem. Żeby mieć jakieś już punkciki i coś ustawionego na kolejną rundę. Okej, wybiliśmy jedną kartę w dół. Nie wrzuciliśmy ani Hanselta, ani Barona. To jest dobrze. No, Najka szczerze powiedziawszy, że będzie nieprzydatna. Jednakże cały czas mamy jazdę Burę Chorągwi w talii, więc musimy zostawić. Lecimy raz do trzeciej rundy. Na honor panny Jagódki. Kłaniam się uniżenie. A, czyli taka standardowa talia szpiegów. Ciekawa, ciekawa. Już dawno nie widziałem szpiegów, jestem ciekawy jak się spiszą. Nasz baron może mieć ciężki czas ze szpiegami, bo oni tak jakoś specjalnie niskich kart nie grają, jednakże mróz nam w tym pomoże.
cały czas nie możemy nic kopać, bo cały czas aż dobry chorągwi w talii. On chce długą rundę, a my chcemy długą rundę. Nie ciekawe. Może mieć Vanheimara i to jest problem. Jednakże poza Vanheimarem nie powinien mieć żadnych innych kart, które czyszczą pogodę. Posłuszeństwo albo pał! Kolega gra dziwną talią. Tak, to jest świetny wybór, więc ale chyba weźmiemy Trebusza. Może nam pomóc w taranach. Czyli zakładam, że to jest talia Cyrinowa też. Nie słynę z cierpliwości. Nie, żeby jakoś specjalnie przeszkadzało. A możemy sobie pozwolić, żeby zagrać białe zimno? Nie, powinniśmy jeszcze poczekać. Trochę szkoda marnować tarana, ale... Ale... Pod krzyżem Azura mamy wzmocnioną balistę. Spoko. Niestety raczej nie jesteśmy w stanie tego zabić, to jest problematyczne. Jesteśmy w stanie zabić to w dwóch turach. Co dziesiątą omijam kolejkę. Więc chyba tak zrobimy. Fajnie prędzej czy później zagrać białe zimno, a jednakże on jakoś specjalnie daje mi cele do tego. Jakąś dużą jednostkę bym chciał zagrać. Przynajmniej czułbym się lepiej ze sobą. Cesarza. O, albo kilka jednostek w jednym. Już lepiej. Teraz możemy zagrać sobie białe zimno. Teraz pytanie. A Vanheimara? Czy nie? To jest jedyny sposób, jaki może się z tym rozprawić. Jako, że długo nie gra, to zakładam, że nie. Wszystkich kart też nie będzie mógł grać w jednym rzędzie. Dobro cesarstwa jest najważniejsze. O co im wszystkim chodzi z tą fałszywą Ciri? Nie rozumiem. Czy mnie coś ominęło? Fałszywa Ciri, no trochę wartości mu zrobi, bo nie mamy zupełnie żadnej blokady, ani nie wiem, Deathmolta, żeby się z tym rozprawić, czy czegokolwiek. Znam się na litość waszej wysokości. Okej, tego już raczej nie zabijemy. Już raczej nie jest to opcją. Balista. Okej. To i tak prędzej ci później zginie od mrozu, więc nie ma sensu tam grać. Cały czas mamy dwa tarany w talii. To też jestem w stanie posmaszować, tylko czekam aż on trochę po więcej punktów zagra. Póki co. A nie ma jakiegoś specjalnie dużo. Interesujący przypadek. Proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Kłaniam się uniżenie. Wracać do szeregu! A to jest wartość dla niego, no. Chyba powinien zabić mistrza oblężeń. Z jakiegoś powodu tego nie robi. Nie wiem. Chociaż chciałbym też, żeby zrobił tarana. Ciekawe, czy to uczyni prędzej czy później.
Chodźmy sobie teraz, my samą balistę. To pozabijamy jednostki. To jest już dosyć adresowane, że gramy Krwawym Baronem. Jednakże nie wydaje mi się, żebym mógł cokolwiek z tym zrobić. Więc jakoś specjalnie się nie przejmuję. Ciekawy wybór. Dlaczego on tego Wilgefortza wrzucił tutaj? To nie wiem. Mogę podziękować mu. Wszystkie drzwi stoją otworem. Czego on gra w nos? Nie wiem. Dużo pytań bez odpowiedzi. Dużo odpowiedzi bez pytań. A raczej mojego trana nigdy nie zabije. Jednakże mogę wtasować do talii. Niezbyt wiele. Nic przydatnego. A mogę wskrzesić sobie. O. Wskrzesę sobie mistrza oblężeń. Ulepszę tarana. Same plusy. 23 punkty, 24 na Ciri, czyli jestem minus 1 cały czas. Że cały czas nie zagraliśmy naszego Hanselta. Znaczy o tyle jesteśmy w dobrej pozycji. Nie możemy zagrać tutaj, w tym rzędzie, bo już nie zmieszczamy tam jednostki. Musimy zagrać tutaj, tylko raz go pyknąć. To samo spadnie, więc nie ma sensu. Okej, okay. Powoli sobie układamy, robimy sobie układ na Hanselta. Dla zdrajców jest tylko jedna kara. Chciał, żeby to zginął. Nie pamiętam. Ała. Zabrała. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tylko jedną jednostkę będę mógł tam wrzucić, innego tarana. Ale nie mamy żadnego celu do tarana. Ani jednego. Teraz spadnie do 5, to będziemy w stanie go zabić. Może było błędem to, że chciałem iść z nim na jedną rundę długą. To mogło być błędem. Jednego tutaj zabijamy coś i obniżamy. Następnie gramy kolejnego trana już bez, bo już tutaj nie zmieścimy. Musimy zagrać go tutaj, czyli zabijamy to i zabijamy Kahira. Ok, jesteśmy na remisie. Nie, dwa punkty na prowadzeniu. Ok, mamy 30 punktów w ręku. Wszystkie drzwi stoją otworem. Jego ostatnią kartą jest Meno? Spodziewam się raczej Ciri. Zdecznie się mylę. 32, jeden punkt na prowadzeniu jesteśmy. Wszystko zależy od ostatniej karty. Robił Meno. Nie wiem, nawet nie chcę liczyć. 34. Co za prosty pojedynek. Tymczasem dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa.